Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsar i dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie z tego powodu, że mam głęboką nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda nam się odnaleźć trzecią część mapy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. I co? No lecimy szukać mapy. Witam, jestem oczywiście już w Minecrafcie. Jak widzicie, zaczynam oczywiście u mnie na chacie, z tego powodu, że już chciałem na samym starcie zabrać sobie jedno podkre niewidzialność, bo coś czuję, że może nam się dzisiaj przydać. Ale zanim to jednak zaczniemy robić, to ja analizowałem sobie, gdzie mogłaby być trzecia część mapy, ponieważ pierwsza część mapy była pod tym posągiem Lucyfera, druga część mapy była pod domem Lucyfera, pod domem Pennywise'a, przepraszam, a trzecia część mapy w sumie specjalnie nie wiem, gdzie mogłaby być, więc myślałem o jakichś miejscach, które były wspólne dla Lucyfera, dla Pennywise'a i okazało się, że takimi miejscami, które dotyczą właśnie albo tego, jest między innymi ten krater, który jest spalionowy, więc możliwe, że tam gdzieś jest jakieś miejsce, w którym właśnie taka część mapy mogłaby się znajdować, więc ja właśnie tam pójdę zobaczyć, przejrzeć tam to miejsce, ponieważ liczę na to, że to akurat tam będzie. Jeżeli to nie będzie tam, to szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie by to mogło być. Ewentualnie są jeszcze, jest taka możliwość, że w sumie mogłyby to być kanały te na dole, to jest w sumie od Pennywise, tam jeszcze nie było książki, więc w sumie kanały też są całkiem prawdopodobne. Zanim jednak to sprawdźmy najpierw ten krater, bo jestem ciekaw, czy tutaj to może być. Okej, dobra, udało mi się walnąć wiadro. Dobra, i teraz tak, gdzie by to mogło być? W tych takich miejscach może coś takiego? Kurczę, nawet nie wiem za bardzo, jak tego szukać, no ale dobra, sprawdźmy może w tym miejscu. Na szczęście są tutaj liany, więc fajnie się tutaj przedostanę. O kurczę, ale mam potężnie tą łopatę. Dobra, przejdźmy tu i zobaczmy, czy tutaj gdzieś jest jakaś skrzynka. Boże, jak mnie tutaj dawno nie było. Ej, to jest w ogóle tu zamurowane z tej strony. Dobra, dobra, rozwalimy to, tak? Teraz tak, czy jest tutaj gdzieś jakaś skrzynka, która by wskazywała na to, że tutaj jest ukryta mapa? Halo, halo? Czy jest tutaj coś? Tutaj żadnej skrzynki nie widzę, niestety. Dobra, czyli to nie tutaj na pewno, więc musimy przejrzeć jeszcze drugie miejsce na... kurczę, co jest? Nie mogę przejść. Muszę przejrzeć jeszcze drugie miejsce na tym, jak to się nazywało? To. Nie wiem, co tam było. Tam był jakiś ten, jak to się nazywało? No już nie pamiętam, widzowie. Nieważne, jak to nazywało się, ale tam trzeba się dostać i... Tego nikt nie sprzątnął, naprawdę? Boże, dobra, będę musiał to sprzątnąć kiedyś w końcu, ale dobra, przejdźmy tutaj do tej wody. Ten sobie fajnie przejdziemy. I teraz będziemy mogli tutaj się fajnie przekopać też, tylko potrzebuję stanąć sobie na czymś. Tak, woda też się tu fajnie nie przeleje. Dobra, super. I sprawdźmy, czy tutaj jest coś tego typu. Wezmę sobie pochodnie w ręce, żeby mieć coś. No i nie, no tutaj też nic nie ma. To jest część tylko tego... Jak to się nazywało? Zapomniałem to! To bezpiecznik był jakiś coś tego typu, to się jakoś tak nazywało, ale tu nie widzę żadnej skrzynki, czyli to chyba jednak nie tutaj, czyli jednak się chyba pomyliłem z tym, gdzie by mogło to wszystko być. No ale trudno, każdy się może kiedyś pomylić. Ja, wiecie co, ja to rozwalam w tym momencie. Dam radę to w ogóle rozwalić? Czy mi... Nie, braknie mi tlenu. Dobra, kiedy idzie to zrobię. Braknie mi tlenu na razie, żeby to rozwalić. Więc po prostu kiedy indziej to ogarnę, ale będzie trzeba to ogarnąć, bo nie może tak być. Dobra, zróbmy tak. O nie, oddajcie mi to pochodnie, dobra. I idziemy zobaczyć w jakieś inne miejsce, gdzie by to mogło być. No może być też, ej, tam może być, tam może być. Tam jest od Lucyfera, w sensie tam było coś z bratem Lucyfera. Tam może być jakaś skrzynka, dobra, idziemy w to miejsce zobaczyć. Może tutaj coś będzie. Głęboko mam taką nadzieję. Lucyfer, jesteś flakiem, okej, dobra, fajne tutaj tabliczki na start się, że tak powiem, pokazują. Przejdźmy tędy i zobaczmy, co tutaj. Co tutaj jest, okej, o Boże, jak mnie dawno nie było, to też jest przerażająco. Dobra, i teraz tak, czy tutaj jest jakaś skrzynka, w której by coś było? Tutaj było przejście za obrazem, z tego co pamiętam, jest, dobra. Tutaj, o nie, nie, to jest przerażające, jak ja to widzę. Dobra, w skrzynkach nic nie ma, tu są jakieś poukrywane rzeczy, nie ma nic. Nie ma nic tutaj poukrywanego, okej. Czyli chyba to jednak nie tutaj, czy tutaj? To patrz, jak to zarosło tutaj. Wszystko jest totalnie zarośnięte, jak się dało. No do z każdej strony. No, jest totalnie powalona akcja, ale dobra. Możemy teraz iść w jakieś inne miejsce, zobaczyć, czy gdzieś może to być. No tutaj na razie tego nie ma, więc musimy zobaczyć inne miejscówki. No tak jak powiedziałem, kanały. Kanały to jest coś, gdzie prawdopodobnie byśmy znaleźli co nieco, więc możemy tam pójść, ale no tak jak mówię, o kurczę, dobra, idę normalnie schodami, potory zostały zrobione w końcu. Ja nie mogę, dobra, tu się nie da przejść tą wodą, kiedyś miałem lepszą sprawność w tym temacie. Ale dobra, lecimy do kanałów w takim razie, ponieważ jeżeli w kanałach jest jakaś szansa na to, że tam coś może być, no to idziemy poszukać do kanałów. Może to być w sumie w tym, tego się najbardziej boję, że prawdopodobnie będzie to ukryte gdzieś tam w tym na końcu, tam do czego prowadzą te kanały. Nawet nie wiem, jak nazwać to miejsce, pod tą kopułą taką szarą, no więc...
Znaczy, nie liczę na to, że tam będzie, ale prawdopodobnie to tam będzie, więc po prostu tam będziemy się udawać, udamy się tam w pierwszej kolejności, zobaczymy, co tam nas czeka. Tylko no dobrze, że mam to potem na niewidzialność, bo na pewno Pennywise tam gdzieś też pewnie będzie. Dobra, teraz jak się mam dostać do tych kanałów? Tutaj gdzieś było jakieś wejście jeszcze jedno, tak mi się kojarzy. Gdzie było wejście? Było wejście tam koło mnie, ale jeszcze było jedno wejście do kanałów, tutaj gdzieś. Tylko nie pamiętam gdzie, ono było tak rzadko używane. Było wejście od krateru, tam pamiętam, że jest wejście do kanałów, ale było jeszcze jakieś. Ale już nie pamiętam gdzie. No dobra, no nieważne, pójdźmy może do tego jednego... Ła! Do tego jednego sprawdzonego miejsca i wejdźmy tam po prostu koło mojego domku. To będzie najlepsze rozwiązanie, jak tam pójdziemy, bo będziemy mieli już, wiecie, pewność, że wchodzimy do odpowiedniego kanału i też stamtąd znamy najszybszą drogę do tego końca tego kanału, więc tak zrobimy. Dobra, uwaga, jesteśmy przy tych kanałach. Piję potę od razu, ja nawet nie chcę, żeby mnie tu ktokolwiek zauważył. Biorę pochodnię w drugą rękę, żeby tutaj nic nie mieć. Nie mamy nic na sobie, wchodzimy do... Naprawdę Pennywise musi być od razu na starcie, na wejściu. Nie, to jest przerażające. Dobra, czekajcie, musimy przejść tutaj. On akurat tam idzie. No nie, to poczekajcie, ja za nim tam pójdę. Nie, no dobra, nie ma sensu się rozglądać gdzie indziej. Ja tam po prostu pójdę, no bo to bez sensu, żebym ja gdzie indziej szedł. Mamy też niewiele czasu, więc musimy wykorzystać to jak najlepiej. A tak jak powiedziałem, kierujemy się od razu w to miejsce tego krateru, czyli tam, gdzie on akurat idzie. No bo tam najprawdopodobniej właśnie to jest. Więc uwaga, lecimy za nim od razu. On sobie tutaj gdzieś krąży, więc on ewidentnie tam idzie, ale najgorsze to, że za każdym razem jak wchodzę tutaj do tych kanałów, to Pennywise gdzieś tutaj krąży i to jest pewne, ale już się tak niespecjalnie go boję, no bo jak już tą potę mam wypitą, no to jestem niewidzialny, więc on niespecjalnie wie o tym, że ja tutaj jestem, aż sobie przejdę na drugą stronę tej dróżki, żeby on mnie tutaj nie klepnął przypadkiem. O, on zawsze się rozgląda tu, zawsze podejrzewa, że ktoś go śledzi, ale nigdy nie wie, chyba że on wie, że jakoś śledzę i to specjalnie robi. No nie wiem, dobra, poczekajmy tutaj. Niech on tam, kurczę, no chciałbym się tam przekopać na drugą stronę. Dobra, dobra, on ma jakąś potę w ręce też, to jest przerażające. Ale dobra, przejdźmy tu, przejdźmy za nim, okej. Dobra, nie muruję tego, czyli on tutaj przyszedł prawdopodobnie tylko na chwilę. Więc możemy na spokojnie iść i ogarnąć tutaj rzeczy. Bo on pewnie zaraz wyjdzie stąd, skoro tego nie zamurował, bo mu się pewnie nie chciało. No ale dobra, jesteśmy przy tym kraterze i teraz ogarnijmy, o co tutaj chodzi. I co tu zrobić. Dobra, ja tu zeskoczę sobie do tej wody na boczek. Okej, jesteśmy na boczku. I teraz tak, co on tutaj kmini? Co jest? Co to miało być? On tu przez ten wodospad, tam jest taki... Uuuu, wystraszyłem go. Ej, dobra, on tam wszedł. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Ej, znikły te moby z tych kapsuł. Czy to coś wchłania te moby i to się zasila coraz bardziej? Ej, dobra, to jest przerażające. Przejdźmy tutaj, zobaczmy. Mamy skrzynkę. Nie wiem, gdzie on jest. Weźmy pochodnie do ręki. Mamy skrzynkę. Pytanie, co... Dobra, mamy. Mamy trzecią część mapy. Mamy trzecią część mapy. Dobra, biorę to zamiast tego. Bierzemy tą mapę i musimy teraz ją odłożyć do reszty map, które mamy, ponieważ, no, mamy kolejną część, to już jest trzecia, czyli brakuje nam już tylko jednej części, żeby zdobyć ostateczną wersję całej mapy i wtedy prawdopodobnie odkryjemy, co ona przedstawia. Ja tak jak wtedy nie patrzę, co jest na tej mapie, zobaczę dopiero, jak dojdziemy do końca i tam w tym miejscu, gdzie składujemy te wszystkie mapy, gdzie ustawimy również tą mapę i zobaczymy, co ona prezentuje, żeby moja reakcja już była wtedy, a nie żebym teraz miał jakieś domysły. On to zamurował teraz, więc ja podejrzewam, że on tam może być po tej drugiej stronie, on może tam czekać. O, to jest najgorsze, że on tam może czekać. Czekajcie, zróbmy może inaczej. Ja robię takiego trika, patrzcie, tu. O. I teraz robimy tak. Okej, tutaj sobie przepływamy. O, i tu możemy zamurować. I to było prawie, że niepostrzeżenie przedostanie się. Akurat teraz niepotrzebnie, bo akurat go tu nie było. Ale dobra, ale teraz lecimy do samego końca i idziemy do tej naszej tajnej bazy zobaczyć, co tak naprawdę ta mapa prezentuje. Ja, no, nie chcę na nią patrzeć teraz. Nie chcę na nią patrzeć teraz, podczas kiedy jestem w tym tunelu, bo jeszcze się zagadam, a zostały mi tylko 4 minuty. Dobra, on tu wraca znowu z powrotem, ale to mnie nie interesuje. Ja sobie tutaj mijam go po prostu bardzo sympatycznie. Ja na nie widzę. Jestem bezpieczny, że tak to ujmę. On tam idzie do samego końca, tak jakby coś tam nie wiem, ukryć chciał znowu czy coś, nie wiem, totalnie mnie to nie obchodzi. Ja już tam nie idę, idę po prostu z powrotem do tej mojej bazy, żeby dodać tą mapę, bo jestem mega ciekaw, co to będzie prezentowało. Znaczy, z tego co widzimy na tej mapie, to na pewno jest to jakaś wyspa, która jest na wodzie, po prostu, że dookoła jest woda i jest sobie jakaś wyspa, na której coś jest, więc to jest gdzieś też w okolicy tutaj i będzie to trzeba znaleźć, z tym, że ja na razie nie wiem, co to jest. Dlaczego ktoś mi wiadro wody dał przed domkiem w skrzynce? Dobra, nie wiem, o co chodzi totalnie. Ale przejdźmy tutaj dalej i odłóżmy tą mapę do
do reszty map. Uwaga, tu przeskakujemy, dam radę, dobra, dałem radę. Nie zginąłem, dobra, to jest bardzo dobre przejście, ogólnie to jest jeden z lepszych przejść, jakie zrobiłem w życiu. Dobra, i teraz tak, mamy tą mapę i uwaga, patrzymy, mamy jedną, drugą, trzecią część, to jest trzecia. Okej, i to będzie ta na samej górze, to będzie ta część mapy, tak, dobra. Oj, to jest tak ogromne, ej, patrzcie, ta mapa jest częściami poukładana w taki sposób, że dostaliśmy najpierw mapę, która ma najmniejszy skrawek, potem ma trochę większy, teraz ma kolejny jeszcze większy, który przedstawia, że wyspa jest aż do tyle, co oznacza, że tutaj ta wyspa będzie co najmniej od tyle do tyle, czyli to jest prawie połowa mapy całej. Ja nie mogę, ej, ogromna jest ta wyspa i to jest jakiś, to wygląda trochę jak zamek, teraz już tak mogę stwierdzić, że to wygląda jak zamek, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj w okolicy jest zamek Pennywise'a, czy tam Lucyfera, nie wiem, może w tamtym miejscu był Lucyfer przez cały czas, kiedy nie było go tutaj i może to jest właśnie to, co on budował przez ten cały czas, kiedy go nie było, no nie wiem, w każdym razie mamy trzecią część mapy, więc jesteśmy prawie, że pewni tego, co to mamy i tylko mam nadzieję, że zdobycie ostatniej części mapy sprawi, że będziemy już wiedzieli, gdzie to jest, jeżeli tak się stanie, no to będzie super. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.